przycisk nam się nie pojawił, a w tym momencie właśnie włączyłem nagrywanie, więc rozpoczniemy jeszcze raz. Witam Państwa na, tak jak już mówiłem, pierwszym spotkaniu w październiku, drugim spotkaniem po wznowieniu działalności. Miejmy nadzieję, że nie ostatnim, przed kolejnym przerwaniem działalności bezpośredniej, to znaczy nie takiej zdalnej w Kuźnicy, bo sami widzimy, co się teraz dzieje, jakie są postępy w zachorowaniach, ilości zachorowań dziennych, ale póki co działamy, zachowujemy wszystkie rygory ostrożności, wszyscy mamy maseczki, wszyscy mamy maseczki, które osłaniają usta i nos, wszyscy dezynfekujemy ręce przy wejściu do lokalu. Dzisiaj naszym gościem jest dr Marcin Galen, którego tu Państwu pokażę. Doktor Marcin. Dr. Marcin Galen, adiunkt w Instytucie Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog, specjalista w zakresie różnych spraw, między innymi w zakresie migracji współczesnych, w zakresie szeroko pojętej Unii Europejskiej, jak sama nazwa Instytutu wskazuje, przede wszystkim właśnie tematy kryzysu gospodarczego, obecnej sytuacji, tematy również Brexitu i sytuacji Wielkiej Brytanii, bo w tym kraju dr Galen mieszkał przez jakiś czas nawet i żył, również innych tematów, ale dzisiaj będziemy mówić właśnie na temat lewicy wobec kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej, tak? Mówiliśmy się na tak szeroko zakrojony temat. Dr Marcin Galen nie jest oczywiście osobą nam obcą, jest członkiem nie tylko Kuźnicy, ale Rady Kuźnicy, jest również członkiem od niedawna redakcji Zdania, więc jest naszym aktywnym członkiem i towarzyszem drogi. Więc już, żeby nie przedłużać, oddaję głos Marcinowi. To będzie wyglądać tak, że najpierw dr Galen do nas wygłosi odczyt, czyli dość tak jak tradycyjnie spotkania Kuźnicy, po czym, czy wystąpienie, teraz czy będzie czytać, czy mówić bez kartki, zapewne jakiś miks, a potem będzie część dyskusyjna. Będzie możliwe zadawania pytań i odpowiedzi ze strony gości. Proszę bardzo, Marcinie, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie do prezentacji moich przemyśleń, moich badań na temat aktualnej kondycji gospodarczej Unii Europejskiej i perspektywy różnych środowisk lewicowych na tę sytuację. Jest to mój debiut w Kuźnicy jako osoba, która wygłasza odczyt czy prelekcję, ale nie jestem tutaj pierwszy raz oczywiście. Proszę Państwa, temat jest faktycznie zarysowany bardzo szeroko, ale też taka była moja intencja, żeby umieścić te sprawy gospodarcze i sprawy kryzysu w odpowiednio szerokich ramach, bo myślę, że jest to bardzo istotne i ważne z wielu względów, głównie dlatego, że te interpretacje, które płyną przede wszystkim ze środowisk lewicowych, no nie przebijają się po prostu w publicznym dyskursie w taki sposób, w jaki wydawałoby mi się na przykład, że powinny się przebijać. Pamiętam, chyba 2 albo 3 lata temu byłem zaproszony na konferencję do Sejmu w sali kolumnowej, zorganizowała to Nowoczesna z Platformą Obywatelską i poświęcone to było przystąpieniu Polski do strefy euro. No i ja byłem przerażony osobiście, bo generalnie wynikało z tej konferencji, że wszyscy mówią praktycznie to samo. Właściwie nikt jakby nie poświęcił chwili czasu, żeby spojrzeć na to również z punktów bardziej krytycznych. No ale nie będę już dłużej wstępu przedłużał. Żeby się nie pogubić za bardzo, to postanowiłem, że podzielę to swoje wystąpienie na takie 3 zasadnicze tematy. Pierwszy temat będzie dotyczył struktury kryzysu ekonomicznego w Europie i na świecie.
Drugi temat to będą konsekwencje tego kryzysu, czyli jak my go po prostu w realnym życiu możemy zmierzyć, zbadać, co z niego wynika. No i na koniec chciałbym odnieść się do tego, w jaki sposób właśnie lewica w Europie i w Polsce postrzega ten aktualny stan i w jaki sposób, jakie składa propozycje, żeby go zmienić. Zacznę od górnego C, czyli od klasyka myśli marksistowskiej, który, przyznam się szczerze, że cytowany jest bardzo, bardzo często we wszystkich książkach i publikacjach, które właśnie podejmują problematykę współczesnego kryzysu. To jest takie słynne zdanie Antoniego Gramsciego, który postawił taką diagnozę, kiedy siedział w więzieniu osadzonym w nim przez faszystów, w którym zresztą w końcu umarł. I ta diagnoza kryzysu jest bardzo często właśnie przywoływana i myślę, że będzie to dobra kanwa, żeby przynajmniej tę pierwszą część zorganizować i odpowiednio poprowadzić. Otóż Antonio Gramsci zauważył, że kryzys polega na tym, że stare umiera, a nowe nie może się narodzić. I w tym interregnum pojawiają się różne symptomy choroby. Oczywiście Gramsci nawiązuje tutaj do Arystotelesa, Galena, którzy jeszcze w starożytnych Atenach ukuli słowo kryzys jako ten moment zwrotny w chorobie człowieka, który decyduje, że albo będzie dobrze, albo pacjent nie przetrwa. Prawda? No i tutaj ta diagnoza Gramsciego wydaje mi się bardzo poręczna, bo możemy sami przyjrzeć się aktualnej rzeczywistości i zapytać, czy faktycznie mamy symptomy choroby. Moim zdaniem tych symptomów choroby jest mnóstwo. Prawda? Mamy dziwnego prezydenta w Stanach Zjednoczonych, mamy różne partie populistyczne, ruchy populistyczne. Wczoraj w Grecji sąd w Atenach skazał liderów partii Nowy Świt, partii no, zupełnie neonazistowskiej, wprost odwołujący się do nazizmu, do Hitlera, mordujących ludzi. Także wydaje mi się, że tych symptomów kryzysu jest bardzo, bardzo dużo i to poczucie, że istnieje jakaś choroba, no, tego poczucia chyba tutaj nie trzeba uzasadniać. Co umiera, proszę Państwa, bo to już jest rzecz chyba znacznie bardziej kontrowersyjna. Ja jakby chciałbym przedstawić cztery takie poziomy kryzysu, czyli cztery jakby takie warstwy, w którym dochodzi do obumierania starego i do prób pojawienia się, narodzenia czegoś nowego. Oczywiście Antonio Gramsci mógł wierzyć, że to nowe się na pewno pojawi, prawda? Bo taki był duch w ogóle materializmu historycznego, że te koła historii są nieubłagane, prawda? Że ta zmiana musi nadejść. No natomiast ja jako socjolog w XXI wieku doskonale wiem, że to nowe może nadejść, ale nie musi nadejść. Prawda? Zresztą w latach 30. dokładnie to się wydarzyło na świecie. Europa pogrążyła się w barbarzyństwie. Prawda? Europa praktycznie umarła pod butem nazistowskim, a w Stanach Zjednoczonych narodziło się nowe, bo pojawił się prezydent, który miał wizję, odwagę, żeby wprowadzić nowy deal. Nowy ład, nowy porządek, który właściwie zakwestionował cały ten poprzedni świat klasycznej ekonomii, która doprowadziła do upadku gospodarki w 1929 roku. I dzisiaj wiele osób, wybitnych ekonomistów, ale nie tylko wybitnych ekonomistów, przede wszystkim lewica, twierdzi, że 2008 rok jest no, pod tym względem bardzo podobny do tego, co się stało w 1929, czyli po prostu pewien stary świat się skończył. Zaraz będę rozwijał, na czym ten koniec polega. Ja wyróżniłbym cztery takie płaszczyzny, ja je wyróżniam zupełnie analitycznie, bo one tak naprawdę są ze sobą powiązane i na siebie jakby wpływają, oddziaływują. Pierwsza płaszczyzna, nad którą tutaj się przede wszystkim skupimy, to kryzys systemowy strefy euro, czyli to, co się wydarzyło
2010 roku i doprowadziło prawie do upadku strefy euro. To jest jeden aspekt tego kryzysu. A drugi aspekt tego kryzysu jest znacznie bardziej, moim zdaniem, niebezpieczny i znacznie rzadziej dyskutowany i uświadamiany. Ale będziemy o tym zaraz mówić. Drugi poziom, czy druga warstwa tego kryzysu, to jest kryzys neoliberalizmu. Niektórzy nie lubią tego określenia, twierdzą, szczególnie neoliberałowie, od razu tutaj powiedzmy, czy zwolennicy właśnie takiej twardej, neoliberalnej czy neoklasycznej ekonomii. Ja się tutaj nie upieram. Chodzi o neoliberalizm, co potocznie się używa tego określenia. Innym określeniem jest często monetaryzm, jeszcze innym to jest konsensus waszyngtoński. Chodzi generalnie o ostatnie 40 lat, czyli od momentu, kiedy do władzy doszła w Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher i w Stanach Zjednoczonych Ronald Reagan, oni doprowadzili do przełamania poprzedniego paradygmatu, jaki obowiązywał w gospodarkach kapitalistycznych Zachodu. Ten poprzedni okres bardzo często w historii gospodarczej nazywany jest trzema złotymi dekadami. We Francji to się mówi trente glorie, czyli wspaniałe 30 lat. To jest ten moment od roku 45 do 75. Potem mieliśmy ten okres interregnum i potem wchodzi Margaret Thatcher i Ronald Reagan i się zaczyna ofensywa neoliberalizmu. No i właśnie wielu ekonomistów wybitnych, oczywiście noblistów i tak dalej, postrzega jakby ten kryzys 2008 jako upadek całego tego konstruktu, jaki przyniósł ze sobą neoliberalizm. Znaczy w centrum tego konstruktu była idea wolnego rynku, czyli że generalnie wolny rynek jest najefektywniejszym narzędziem redystrybucji, dystrybucji zasobów, w związku z czym im mniej państwo i społeczeństwo ingeruje w ten wolny rynek, ten wolny rynek jest bardziej wydajny, bardziej efektywny, generuje więcej bogactwa. A jeszcze im bardziej w tym wolnym rynku graczami są prywatni aktorzy, no to wtedy mamy taką idealną niemalże kompozycję, która właśnie powinna wydobyć właśnie gospodarkę Zachodu z tego marazmu, w jakim się znalazła w latach 70. I to jest jakby druga warstwa, ten kryzys neoliberalizmu. Trzecia warstwa to jest kryzys ekonomii, a szczególnie makroekonomii. To jest coś w ogóle bardzo, bardzo niezwykłego, bo no jakby wielu ekonomistów samych oraz badaczy społecznych orzekło, że król jest nami. To znaczy, że ten kryzys w 2008 roku pokazał, że makroekonomia, teoria makroekonomiczna, którą kierowali się najwybitniejsze autorytety ekonomiczne i najwybitniejsi decydenci rządzący wtedy światem, przede wszystkim pieniądza, no bo po prostu nie mieli pojęcia, co się dzieje i doprowadzili do totalnej katastrofy. I tutaj podaje się jako przykład profesora Lukasa z University of Chicago. Chicago to jest taki bastion właśnie monetaryzmu, liberalizmu, neoliberalizmu, który jeszcze w 2003 roku powiedział, że makroekonomia właściwie rozwiązała problem kryzysów, recesji i depresji. No, 2003, minęło 5 lat, prawda, i okazało się, że mieliśmy największy kryzys gospodarczy, finansowy, szczególnie od 2029 roku. Także ten Robert Lucas, laureat Nagrody Nobla, który się tak wypowiedział, generalnie się jakby mocno skompromitował ten paradygmat ekonomiczny, który właśnie dominował aż do 2008 roku. Alan Greenspan, czyli ten człowiek numer jeden, szef Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, w 2007 roku twierdził, że tak się nie mogło stać, jak się stało. Czyli że nie mogło dojść do katastrofy sektora finansowego, bo wszystkie wskaźniki pokazywały, że dojść do niego nie powinno. W związku z czym, jeśli wskaźniki, jeśli teoria jest błędna, prawda, to znaczy, że to ona powinna wylądować w koszu, a nie na rzeczywistość. Chociaż byli filozofowie, którzy twierdzili inaczej, prawda? Czasami.
Z takich innych głośnych przykładów to było wydanie Oxford Review of Economic Policy, czyli taki bardzo obszerny tom, w którym 12 autorów, w tym dwóch noblistów, opublikowało w jednym z najważniejszych czasopism ekonomicznych świata w Oxfordzie, no, że generalnie stan teorii makroekonomicznej jest nie do obrony w świetle tego, co się wydarzyło. No i praktycznie mamy tutaj kryzys, trzeba zacząć budować nową teorię, która będzie odzwierciedlała stan faktyczny. Oprócz tego, no oczywiście wszyscy pewnie z Państwa słyszeli o słynnej pracy Thomasa Pikettiego, czyli kapitał w XXI wieku, który obalił również taki pewnik, który wszyscy ekonomiści i również no, ludzie z nauk społecznych traktowali od lat 50. To Simon Kuznets, taki amerykański ekonomista białoruskiego pochodzenia, który otrzymał również Nagrodę Nobla, stworzył taką koncepcję krzywej Kuzneca, która mówiła o tym, że społeczeństwa, kiedy wchodzą na ścieżkę industrializacji i modernizacji, to najpierw te nierówności się powiększają, a potem one się pomniejszają. Stąd ta krzywa ma taki charakter odwróconego dzwonu. Natomiast Thomas Piketty w tej swojej słynnej książce udowodnił, że to jest po prostu nieprawda, że mamy do czynienia co najmniej od mniej więcej 40 lat, to zależy od kraju, w Stanach Zjednoczonych niemal dokładnie od 40 lat, z sytuacją, w której te nierówności znowu zaczęły się powiększać. Znowu zaczęły się powiększać i proszę Państwa, nikt tego nie kwestionuje, nie ma dowodów, że to jest kłamstwo, wręcz odwrotnie. A podejrzewam, że wszyscy Państwo słyszeli o tym, że no od kilkunastu albo kilkudziesięciu lat w świecie zachodu te nierówności dramatycznie się zwiększają. A ja pamiętam jeszcze 15 lat temu nikt o tym nie mówił. Nikt o tym nie mówił, nikt o tym nie wspominał, no ale jak się pojawiały jakieś artykuły na ten temat w prasie, powiedzmy bardziej dostępnej i przystępnej, no to gdzieś tam jakby były traktowane jako pewna aberracja, taki chwilowy jakby, prawda, jakieś coś, co na pewno wróci do normy. Natomiast my wiemy na pewno, że to nic do normy nie chce wracać, sytuacja jedynie się pogarsza, nic się w tym względzie nie polepszy. To jest ta trzecia warstwa. No i czwarta warstwa to jest ta warstwa kulturowa. Warstwa kulturowa, która jakby no, dotyczy braku syntonii pomiędzy wartościami dominującymi w społeczeństwie, a materialnymi możliwościami ich osiągnięcia. Tutaj głównym takim przykładowym, moim zdaniem, przykładowym typem tego rodzaju braku dostosowania, dysonansu, no jest skrajny indywidualizm połączony z prywatyzacją ryzyka, które nie mogą być efektywnie jakby zrealizowane przy pomocy tych narzędzi, instrumentów wypracowanych przez współczesną ekonomię, które obiecywały, że w tym pomogą. Żeby zejść z tego ogólnego i abstrakcyjnego poziomu, to podam bardzo konkretny przykład. Koniec lat 90. i reklamy w telewizji obiecujące emerytom palmy, prawda, morze, piasek. To był ten moment, w którym próbowano wprowadzić w Polsce tę zasadę prywatyzacji ryzyka. Czyli obiecywano, że każdy emeryt będzie odkładał, znaczy każdy pracujący będzie odkładał swoje pieniążki na swoje konto i tych pieniążków na tym koncie będzie tyle, że potem będzie leżał na Bahamach. Tak? To się zawaliło. Tak? Znaczy w Polsce już praktycznie zostało kompletnie zdemontowane. W Chile, czyli w kraju, w którym to po raz pierwszy wprowadzono, mało nie doszło do wojny domowej, bo wypłaty z tego systemu emerytalnego no, po prostu nie były w ogóle wystarczające, żeby utrzymać tych. Rząd węgierski kilka lat przed Polską już wycofał się z tego systemu i praktycznie nie ma kraju, który by stosował taką zasadę.
To jest przykład, ale idea tego neoliberalnego społeczeństwa, w którym każdy jest odpowiedzialny sam za siebie, prawda? Każdy prywatyzuje swoje ryzyko, sam się ubezpiecza, prawda? Sam opłaca za swoją szkołę czy służbę zdrowia i tak dalej, no coraz szerzej i głębiej okazuje się po prostu, że bankrutuje. W Stanach Zjednoczonych, prawda, ta służba zdrowia, która jest praktycznie totalnie w tym momencie niewydolna, w Stanach Zjednoczonych całe społeczeństwo wydaje prawie 20% PKB na służbę zdrowia, prawda, a 30 milionów ludzi nie jest ją objęto, a generalnie duża część społeczeństwa jest objęta selektywną ochroną zdrowia przy 20% PKB. W Polsce się walczy chyba o 6%, prawda, żeby tam 6,5, żeby wydawano na służbę zdrowia. Także okazuje się, że te instrumenty, czy te marzenia, czy te obietnice, które na początku lat 80. składano społeczeństwom zachodnim, kiedy wchodziła ta neoliberalna ideologia, która mówiła, że jeśli sprywatyzujemy odpowiednio dużo i jeśli wprowadzimy odpowiednio wolny rynek, zderegulujemy różne krępujące energię społeczną, przedsiębiorczość i tak dalej, to ta nasza gospodarka wybuchnie, nasz dobrobyt wybuchnie, prawda? Życie będzie lepsze, szczęśliwsze, bogatsze i tak dalej. No, generalnie ten kryzys kulturowy polega na tym, że wciąż dużo ludzi w to wierzy, a że jeśli będzie sobie składał na swoją składkę do jakiegoś funduszu emerytalnego, ludzie wierzą, że ten fundusz na przykład nie zbankrutuje. Ale kto powiedział, że fundusz emerytalny nie może zbankrutować? Jak zbankrutuje, to co? Kto mu ma te pieniądze oddać? No i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym mamy oczywiście cały czas to starcie pomiędzy tym, którzy się domagają, jak pewnie Janusz Korwin-Mikke byłby takim typem idealnym, i libertarianizm amerykański, a tymi, którzy mówią, że te rozwiązania poszły za daleko, że jeśli przyjrzymy się, zaraz podam różne przykłady, tym rozwiązaniom, które wcale się nie poddały rygorowi wolnego rynku, prywatyzacji, deregulacji i tak dalej, one są równie dobrze, równie efektywne, czasami znacznie bardziej efektywne, znacznie bardziej sobie radzą z tymi wszystkimi problemami, które przyniosła ta epoka ostatnich 40 lat, ta epoka neoliberalizmu. No i generalnie pomimo tego, że ten 2008, nawet niektóre brytyjskie gazety na pierwszych stronach zamieszczały tytuły wolny rynek zbankrutował, kapitalizm zbankrutował, prawda? Niemal wszystkie banki musiały być znacjonalizowane, a te, które nie były znacjonalizowane, były po prostu wykupywane, ratowane publicznymi pieniędzmi z pieniędzy podatnika. W wielu krajach, tak jak Irlandia, Hiszpania czy Portugalia, po prostu długi prywatnych instytucji sektora finansowego przejmowało państwo i przez co jakby potem właśnie bardzo często ta interpretacja kryzysu polegała na tym, że południowcy to na przykład lenie nie pracują albo za dużo wydali i teraz ponoszą tego konsekwencje. To jest nieprawda. Jest taki bardzo dobry tekst wiceprezydenta Europejskiego Banku Centralnego, który sam był odpowiedzialny za to, co się dało, ale on sam przyznawał, że to nie jest tak, to nie jest tak po prostu, że to polegało na dużo głębszych podstawach i na samych błędach w architekturze strefy euro, która no, niestety w tym kryzysie okazała się wyjątkowo, wyjątkowo wadliwa. Ale proszę Państwa, ja jeszcze chciałbym, kończąc te rozważania o tej strukturze tego kryzysu, jego wielopoziomowości, dodać, że ten okres interregnu polega na tym, że nie wierzymy, czyli lewica, duża część lewicy nie wierzy, że ten kryzys właśnie jest spowodowany błędem ludzkim, czyli rozrzutnych polityków. Nie wierzymy, że ten kryzys jest spowodowany zewnętrznym jakimś wydarzeniem, nie mówię tutaj o COVID-zie i o pandemii, tutaj tego aspektu nie ujmuję,
Nie wierzymy w to, że jest to tylko pewien etap w cyklu biznesowym i że za rok, dwa gospodarka znowu chwyci wiatr w żagle i ruszy do przodu. Nie, to jest stanowisko lewicy dzisiaj jest, wydaje mi się, że powinno być takie, że jest to proces właściwie nieznany i niepewny. Nie wiadomo, jakie będą skutki tego kryzysu. Natomiast lewica powinna wykorzystywać coś, co socjolodzy nazywają oknem dyskursywnym, czyli to, co Antonio Gramsci mówił, że stare umiera. Jeśli stare umiera, a nowe jeszcze się nie pojawiło, to pojawia się jakby strefa do tego, żeby proponować nowe idee, nowe pomysły, żeby na tym rynku idei rozpychać się łokciami i pokazywać, że można rzeczy robić inaczej niż zwolennicy status quo myślą, że powinni trwać przy. I proszę Państwa, to okno dyskursywne widać bardzo wyraźnie, nie tylko jakby w tej warstwie intelektualnej, ale również w takiej warstwie społecznej. Jeśli się nie pojawi populizm lewicowy, to się pojawi prawicowy. Jeśli się nie pojawią głośne i twarde postulaty lewicy, to się pojawią głośne i twarde postulaty prawicy. I to dokładnie widzimy. Tak? Odrodzenie ruchów skrajnie prawicowych, skrajnie narodowych czy nazistowskich, no właśnie jest między innymi skutkiem tego, że to centrum się zapadło, proszę Państwa, że to centrum się zapadło. I tutaj, jeśli mowa o centrum, no to akurat właśnie również to centrum lewicowe bardzo się zapadło, bo jeśli spojrzymy na kondycję partii lewicowych w Niemczech, we Francji, w Holandii, we Włoszech, to te partie właściwie zostały bardzo, bardzo poobijane i właściwie trudno, tak jak we Francji na przykład, zobaczyć jakieś nowe perspektywy dla francuskiej demokracji. W związku z czym no, istnieje duża i poważna potrzeba, żeby zbierać szeregi i odbudowywać tę propozycję programową, która jest no, w dużym stopniu często podkradana. Powiedzmy sobie szczerze, to co zrobił Jarosław Kaczyński na przykład, to było po prostu przejęcie tego krytycznego spojrzenia, które mówiło, że państwo i rynek nie są, znaczy, że sam rynek nie jest w stanie zaspokoić wszystkich tych potrzeb społecznych, które w normalnych czasach, czyli w tych czasach tej słynnej złotej, z tych złotych trzech dekad były bez problemu zaspokajane. I to jest ta pierwsza rzecz, czyli mamy ten kryzys, który nie jest czym przejściowym, jest to potrzeba budowania nowej rzeczywistości. Teraz schodząc troszkę niżej, na poziom europejski, na poziom strefy euro, to bardzo krótko i zwięźle. Dzisiaj 10 lat, bo w 2010 rozpoczął się kryzys dotyczący systemowy strefy euro, nikt nie ma wątpliwości, że strefa euro została źle zbudowana, że od początku zawierała błędy, których należało ominąć. Nikt nie ma wątpliwości. Ale to jest kwestia, powiedzmy, ekonomistów, natomiast no, powiedzmy w takim dyskursie publicznym te sprawy wyglądają troszeczkę inaczej. Dzisiaj strefa euro została już no, dosyć mocno przebudowana, to znaczy została wyposażona w takie elementy, których nie miała w 2012 roku. Gdyby w 2010 roku Komisja Europejska i Rada Europejska nie zaczęła ignorować traktatu lizbońskiego, na podstawie którym strefa euro funkcjonowała, to ona by się rozpadła. Trzeba było po prostu zignorować
pewne przepisy tego traktatu, żeby ratować członków strefy euro, a ten ratunek był obowiązkiem, ponieważ sama konstrukcja strefy euro spowodowała, że te kraje same nie mogły się ratować. To głównie tutaj pozycja Europejskiego Banku Centralnego zdecydowała o tym, że ani Grecja, ani Hiszpania, ani Irlandia nie były w stanie, czy Włochy nie były w stanie same jakby zabezpieczyć się przed atakami spekulacyjnymi rynków, no bo nie posiadały za plecami swojego banku centralnego. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia od razu w 2009 roku uruchomiły tak zwane quantitative easing, czyli luzowanie ilościowe, zaczęło pompować olbrzymie pieniądze w gospodarkę. Natomiast traktat lizboński zabraniał ratowania i pomagania innym rządom w sytuacjach tarapatów finansowych. W związku z tym to było absolutnie idiotyczne i do dzisiaj trwa przebudowywanie pod tym względem strefy euro i to idzie całkiem nieźle. Brakuje jeszcze kilku elementów, z czego najbardziej to chyba europejskiego ubezpieczenia depozytów bankowych, żeby było tak, że jeśli państwo, prawda, czy ja włożymy sobie pieniążki w Polsce, to czy w Niemczech, czy w Holandii, to zawsze będziemy mieli gwarancję, że możemy je wyjąć, nawet jeśli ten kraj zbankrutuje, albo nie wiem, spłonie, albo nie wiem, wleci w kosmos. Taka jest idea bezpieczeństwa europejskiego. Ale to jest tylko jeden element tego problemu z strefą euro, ponieważ jest drugi, znacznie głębszy i moim zdaniem znacznie poważniejszy. On polega na tym, że kiedy powstała strefa euro, to ona powstała na podstawie ideologii monetarystów, na podstawie ideologii neoliberalnej, w związku z czym ta strefa euro nie posiada praktycznie żadnych instrumentów, żeby przeciwdziałać temu, co się aktualnie dzieje, czyli żeby przeciwdziałać powrotowi wzrostów różnic, nierówności pomiędzy centrum a peryferiami w strefie euro. W Unii Europejskiej od momentu powstania aż do końca lat 80. przez 4 dekady następował bardzo dynamiczny proces konwergencji, czyli kraje biedniejsze zbliżały się w poziomie życia do krajów bogatszych. Od mniej więcej połowy lat 90., kiedy zaczęto wprowadzać przygotowanie do wprowadzenia wspólnej waluty i od 2000 roku mamy jakby kompletnie odwrócony proces, czyli generalnie to, co kiedyś stanowiło o atrakcyjności integracji europejskiej, to, co stanowiło o tym, że ludzie no, postrzegali integrację europejską jako siłę, która właśnie wyrównuje, która jednoczy, która właśnie daje poczucie jedności i równości i to, co, o czym Unia Europejska tak dużo mówi, spójności społecznej. To od dwóch dekad mamy do czynienia z odwrotem tego procesu i mamy do czynienia z rosnącymi nierównościami pomiędzy centrum. To centrum to są głównie Niemcy i Holandia, oczywiście również Austria, Belgia, ale głównie Niemcy i Holandia i peryferiami, czyli to jest ten kraj przede wszystkim basenu Morza Śródziemnego. I to jest wielki problem, który właśnie no, najprawdopodobniej rzuci czy postawi przed elitami politycznymi Unii Europejskiej wyzwanie, czy sobie z nim poradzi. Proszę zauważyć, że ten problem jest coraz bardziej widoczny wśród europejskich elit. Ja jestem bardzo przekonany, że ten najnowszy fundusz odbudowy, na który przeznaczono 750 miliardów euro, jest moim zdaniem bardziej związany z tym kryzysem niż i z krytyką konstrukcji strefy euro, niż z sytuacją covidową. Także, a może to są dwie rzeczy razem wzięte, ale Komisja Europejska i rządzący Unią Europejską praktycznie od 20 lat HDC, czyli centroprawica,
no chyba uświadomiła sobie, że muszą się pojawić nowe instrumenty, które pomogą tym peryferiom w strefie euro na to, żeby właśnie mogły z powrotem doganiać to centrum. I to jest, proszę Państwa, fakt, który dostrzegli zarówno ekonomiści lewicowi, prawicowi. To był Milton Friedman, jakby papież monetaryzmu, czyli jakby właściwie ten papież obok Friedricha Augusta von Hayeka, tej ideologicznej konstrukcji, która dominowała gospodarkę światową i europejską przez ostatnie 40 lat, Milton Friedman twierdził, że strefa euro upadnie, jeśli nie będą dodatkowe instrumenty wyrównające te nierówności. Natomiast Friedrich August von Hayek był wielkim zwolennikiem strefy euro, ale głównie dlatego, że według niego rządy zostaną pozbawione możliwości ingerowania w gospodarkę. Czyli właśnie to, co w tym momencie przez wielu uważane jest za taką katastrofalny spadek po tych ortodoksjach lat 80. Także to jest to, co moim zdaniem, jeśli chodzi o strefę euro, musi być przedyskutowane i musi być podjęte i muszą być zaproponowane nowe rozwiązania, które zdecydują, czy ten okres interregnum się skończy, czy on będzie właśnie trwał wraz ze wszystkimi tego bardzo negatywnymi konsekwencjami, czyli pojawianiem się coraz bardziej antyeuropejskich sił narodowych, prawda, ksenofobicznych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, jeśli spojrzymy na współczesną europejską lewicę, to ja wyróżniłbym trzy takie główne obozy w obrębie europejskiej lewicy, w jaki sposób lewica powinna się zachować, jakie powinna przedstawić rozwiązania, jaki powinien być dalszy kierunek rozwoju strefy euro, a z tym również Unii Europejskiej. Pierwsza grupa to są, ja ich nazywam roboczo, zwolennicy renacjonalizacji. Czyli oni mówią wprost, nie da się zreformować strefy euro do tego stopnia, żeby strefa euro została pozbawiona tych negatywnych konsekwencji swojego obowiązywania. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, że zanim powstała wspólna waluta, to słabsze kraje mogły swoją konkurencyjność w stosunku do mocniejszych krajów ratować dewaluacją swojej waluty. To był klasyczny przykład to są Włochy, które właściwie co chwilę tę walutę dewaluowały. No ale w momencie, w którym ta waluta stała się jedna, a polityka monetarna została wyjęta spod politycznego parasola, czyli coś, co właśnie było w takim kanonie neoliberalizmu, no to w takiej sytuacji mamy do czynienia z tym, że właśnie takie kraje jak Włochy oraz inne kraje ze słabszą walutą, ich gospodarki tracą konkurencyjność. Natomiast zyskują, i to w sposób znacznie większy niż byłoby to właśnie bez wspólnej waluty, te silne gospodarki, które właśnie mają silną walutę. Tutaj przywołam taką słynną mowę Petera Shaw'a, to był członek Partii Pracy, który pod koniec lat 80. wygłosił takie przemówienie w parlamencie brytyjskim, w którym powiedział tak, jeśli Wielka Brytania przystąpi do strefy euro, to za 20 lat rzeczywistość będzie wyglądała w następujący sposób. Niemcy będą miały nadwyżkę
handlu z innymi krajami Unii Europejskiej niebotyczną, a partie socjaldemokratyczne przestaną istnieć. No i o co chodzi? I co się sprawdziło? Na pewno sprawdziło się to, że Niemcy dzięki walucie euro mają olbrzymią przewagę nad innymi krajami strefy euro i faktycznie mają olbrzymią nadwyżkę. Dzisiaj mają pewnie około 250 miliardów euro nadwyżki w handlu z innymi krajami, a po wojnie, II wojnie światowej, Niemcy nigdy nie miały większej nadwyżki niż 60 miliardów, czyli no widać, że po prostu te mechanizmy właśnie pozwoliły gospodarce niemieckiej na olbrzymi rozwój. Natomiast o co chodziło z tym upadkiem europejskiej socjaldemokracji, partii socjaldemokratycznych i partii socjalistycznych? Jak już mówiłem, no, w wielu krajach to są zbliżka. No, partia socjalistyczna we Francji praktycznie już nie istnieje. Nie wiem, ile dostała w wyborach ostatnich prezydenckich, pewnie około 5%, a była to potęga, która po prostu jeszcze w latach 80., prawda, za François Mitterrand dominowała wszystko. W tym momencie to są zbliżka. W Holandii to są zbliżka, we Włoszech to są zbliżka. W Niemczech to właściwie nie wiadomo, ale też jest równia, raczej taka dołująca. No więc twierdził Peter Shaw, że zasady strefy euro, które nakażą wprowadzenie zbilansowanego budżetu, co jest w praktyce wyznaczone przez maksymalny deficyt minus 3%, deficyt budżetowy i maksymalny dług publiczny w wysokości 60%, bo takie są zasady traktatu z Maastricht, na podstawie którego obowiązuje strefa euro, po prostu zlikwiduje narzędzia polityki gospodarczej, które były po II wojnie używane przez rządy do tego, żeby budować mieszkania, wprowadzać politykę pełnego zatrudnienia, stymulować rozwój gospodarczy itd. itd. To Peter Shaw właśnie jakby zapowiedział, że jeśli to przyjmiemy, no to praktycznie na czym będzie polegała wasza lewicowość? To zostanie tylko ten element lewicowości, który polega na polityce tożsamości. Czyli będziemy walczyć o prawa kobiet, prawa LGBT, prawa mniejszości etnicznych czy rasowych itd., itd., ale nie będziecie mieli żadnej możliwości ingerowania w procesy gospodarcze, bo to jakby zostanie wykluczone. Oczywiście okazało się dzisiaj, w 2020 roku, że wszystkie te ograniczenia, które wprowadził traktat z Maastricht w strefie euro, właściwie nie działają. No, w tym momencie od 2008 roku większość krajów przekroczyła ten dług publiczny, a Wielka Brytania, Francja, Belgia, oczywiście Grecja, Włochy przekroczyły 100%. Także to jest w ogóle zupełnie w innym świecie. A najbardziej paradoksalne w tym jest to, że właśnie te kraje, które oskarżane były, że za mało przyjmują te rozwiązania, te przepisy na to, żeby pobudzić gospodarkę, czyli kraje skandynawskie, które właśnie stały się takim bastionem tej idei państwa dobrobytu, która była realizowana w tych 30 latach po II wojnie światowej, to tam właśnie ten kryzys gospodarczy i kondycja lewicy jest jakby w najlepszej formie. Czyli generalnie to, jeśli gdzieś demokraci, socjaldemokraci rządzą, czy lewica, to w Szwecji, to w Danii, prawda, w Finlandii, chociaż ona praktycznie weszła do strefy euro. Także ci na lewicy europejskiej, którzy mówią renacjonalizować, czyli zdemontować Unię Walutową, likwidujemy strefę euro, wracamy do starych zasad, wracamy do tych zasad, które dawały państwu możliwość do właśnie dynamizowania gospodarki, do ingerowania w gospodarkę, do sterowania tą gospodarką, do pobudzania tej gospodarki, bo to jest empirycznie udowodnione, że jest skuteczniejsze. Dowód na to przedstawił pan profesor Lord Skidelski. To jest profesor ekonomii Uniwersytetu Warwick,
rosyjskiego pochodzenia, również jest lordem, członkiem Izby Lordów, w takiej głośnej pracy właśnie w 2009 roku zrobił takie podsumowanie tych trzech złotych dekad po II wojnie światowej i tych 30 lat neoliberalizmu, tej epoki właśnie rozpoczętej w latach 80. I co się okazuje? Ano, że wzrost gospodarczy był znacznie wyższy w tych trzech dekadach po II wojnie światowej i bezrobocie było znacznie niższe w tych trzech dekadach po II wojnie światowej. W związku z czym renacjonaliści mówią, po co myśmy sobie zdemontowali to nasze europejskie państwo dobrobytu. Bo co, przyszła pani Thatcher, przyszedł pan Reagan, jeden aktor, a druga pani, która właściwie, no, nie będzie może jakby dalej szedł w tym kierunku. No i ci renacjonaliści mówią, przywróćmy sobie ten mechanizm, który mieliśmy w tych trzech dekadach po II wojnie światowej. Bo co oni nam dali? Co oni nam dali jako neoliberałowie? Pierwsze, co zrobili, to obniżyli o połowę podatki. Obniżyli o połowę podatki. Ja nie wiem, czy państwo, pewnie mogą nie, no bo to w Polsce była dosyć w innych realiach, ale najwyższy podatek od dochodów płaciło się 86% w Wielkiej Brytanii. To były dosyć gigantyczne sumy, były lata 60. W latach 70. to było wciąż powyżej 80%, czyli najbogatsi płacili najwięcej. Teraz te podatki zostały ścięte o połowę, w związku z czym, proszę państwa, dzisiaj sprawy się odwróciły, czyli pod koniec lat 70. najwięcej z podatków do budżetu wpłacało 20% najbogatszych w Wielkiej Brytanii. Natomiast dzisiaj do budżetu najwięcej odprowadza 20% najbiedniejszych. W związku z czym, gdzie tu jest sens? To jest jeden jakby z argumentów, po co nam to obniżanie podatków. Jakby argument neoliberałów był taki, państwo zabiera pieniądze i je marnuje, finansuje jakieś swoje fanaberie, przeznacza pieniądze na nietrafione inwestycje. Ale proszę państwa, odpowiada na to lewica, w 2008 roku najbardziej zliberalizowany sektor, najbardziej zderegulowany sektor, tam gdzie praktycznie obowiązywały wszystkie zasady neoliberałów, zbankrutował, czyli sektor finansowy, bo ta deregulacja i ten wolny rynek no po prostu doprowadził do takich nierównowag, jakich nie odnotowano nawet, nie wiem, w epoce gospodarki centralnie planowanej. Bankructwo sektora finansowego w 2008 roku kosztowało, proszę państwa, 30% PKB Unii Europejskiej, w związku z czym te 30% PKB Unii Europejskiej, to by można przez 50 lat subsydiować wszystkich rolników, górników, proszę państwa, stoczniowców i tak dalej, i tak dalej. Bo to był zarzut neoliberalów. Jak państwo zarządza gospodarką, to podtrzymuje nierentowne przedsiębiorstwa. Potem one bankrutują i tworzą problemy. Wolny rynek takich rzeczy nie czyni. Wolny rynek wie, co robi. Wolny rynek jest najbardziej efektywnym narzędziem. To jest ta teza szkoły chicagowskiej. No i okazało się, że ten wolny rynek po prostu zbankrutował i jeszcze trzeba było 30% budżetu przeznaczyć na jego ratowanie, bo on po prostu był no, ślepy w tym, co robił i generalnie nikt nie był w stanie tego przewidzieć. W związku z czym wraca jakby idea ingerencji państwa. W Wielkiej Brytanii, proszę państwa, Brexit był również bardzo mocno popierany dlatego, że miano nadzieję na to, że brytyjskie państwo stanie się bardziej interwencjonistyczne. Proszę państwa, są na to przykłady. Po raz pierwszy od 42 lat rząd brytyjski utworzył stanowisko Ministerstwa do spraw budownictwa mieszkaniowego. Po raz pierwszy od 42 lat. Bo, jeśli znowu porównam, średnio po II wojnie światowej rząd brytyjski, cała gospodarka budowała do 400 tysięcy mieszkań rocznie. Od momentu, kiedy rządy przejęła Margaret Thatcher i zaczął obowiązywać paradygmat neoliberalny, to proszę państwa, rocznie nigdy oddanych mieszkań nie przekraczało więcej niż 200 tysięcy.
czyli o połowę mniej. I tutaj się okazuje, że wolny rynek tak, bardzo dobrze sprzedaje mieszkania, ale wolny rynek nie buduje mieszkań. Wolny rynek nie buduje mieszkań, nie ma się co czarować. Te mieszkania, które są we Francji, w Szwecji, w Wielkiej Brytanii, one nie były zbudowane przez wolny rynek. W Szwecji na przełomie lat 60. i 70. Rząd zdecydował, budujemy milion mieszkań w 10-milionowym społeczeństwie. Tak? To tak jakby w Polsce rząd powiedział, że wybuduje 4 miliony mniej więcej i je wybudował. Bo oczywiście Kaczyński co 5 lat obiecuje, ale nie buduje. Ale w Szwecji po prostu wybudowano te milion mieszkań. A we Francji w latach 60. rocznie oddawano 600 tysięcy mieszkań. Ale teraz już się tyle nie oddaje. W związku z czym koszty życia związane właśnie z kosztami kupna mieszkania albo wynajmowania mieszkania, to jak napisał The Economist, czyli gazeta uważana za największy bastion neoliberalizmu, korzeń największego zła i największych problemów we współczesnych bogatych społeczeństwach. Czyli proszę Państwa, no, ci renacjonalizatorzy mówią, że to jest droga do tego, żeby przywrócić te narzędzia, ten ład i te zasady, które kiedyś właśnie się dobrze sprawdzały. Jeśli chodzi o intelektualne zaplecze, to tutaj jest przede wszystkim Instytut Maxa Plancka z Kolonii, a szczególnie jego były dyrektor Wolfgang Streck, który regularnie udziela wywiadów, jest bardzo aktywny, publikuje teksty na ten temat. On jest też bardzo blisko związany z Delinke, która z tą lewicową partią, która właśnie jest na lewo od SPD. Właśnie oni nie w całości, ale również popierają taką ideę właśnie renacjonalizacji. Drugi obóz polityczny lewicy, który ma pomysł na to, w jaki sposób przełamać to interregnum, to jest, ja nazywam ten obóz demokratami. To jest właśnie Thomas Piketty, który jest bardzo zaangażowany w reformę właśnie strefy euro. To jest Yanis Varoufakis, czyli były minister finansów rządu greckiego, który jest liderem takiego ugrupowania politycznego ogólnoeuropejskiego DiEM25, w którym partia Razem startowała wspólnie do wyborów do Parlamentu Europejskiego. To jest polski Jan Zielonka. Jan Zielonka, profesor, który wykłada w Uniwersytecie Oksfordzkim. I oni twierdzą, że trzeba zrobić to, co planowali politycy w latach 70., kiedy chcieli utworzyć wspólną walutę. Oni twierdzą, że ten moment utworzenia strefy euro, ten moment, który się zbiegł z hegemonią, z dominacją monetaryzmu, neoliberalizmu, z tym ortodoksyjnym myśleniem rynkowym, no po prostu był historycznym błędem. Natomiast jeśli spojrzymy na pierwszy plan, to był rok 1970 i to był minister finansów Luksemburga, Werner się nazywał, on przedstawił koncepcję, w której można było dokonywać właśnie przyjęcia wspólnej waluty, ale na zasadzie właśnie politycznej kontroli nadzoru nad procesami gospodarczymi, czyli nie puścić tego na zasadzie tak, jak to zrobili w latach 90. neoliberałowie, prawda, z tym zupełnie odseparowanym bankiem centralnym, prawda, który się może niczym nie martwić, to jest nie jego sprawa, tylko właśnie stworzyć polityczną reprezentację i ona miała być właśnie w Parlamencie Europejskim i polityka gospodarcza dotyczyłaby całej strefy euro i decydenci odpowiadaliby przed po prostu Parlamentem Europejskim. I dzisiaj, to była koncepcja z 1970 roku, ale ponieważ rok później skończył się epoka Bretton Woods, ponieważ prezydent Richard Nixon wycofał się z porządku przyjętego w 1944 roku i generalnie wycofał jakby gwarancję wypłat dolara w stosunku do innych walut, ponieważ załamał się ten system międzynarodowy, no to wtedy odłożono na półkę ten plan budowania strefy euro. Potem jeszcze wracały co najmniej dwa albo trzy razy
takie były tworzone raporty, jakie są minimalne wymagania, żeby, proszę Państwa, strefa euro działała. Dla wszystkich. Bez poczucia krzywdy, czy wyłączenia. I w żadnym z tych raportów i planów nigdy nie stwierdzono, żeby budżet Unii był niższy niż 2%. Niższy niż 2% PKB Unii Europejskiej. Dzisiaj, jak Państwo wiedzą, strefa euro nie ma żadnego budżetu. Jedyny budżet, jaki jest, to jest 1%, który obejmuje całą Unię Europejską. W związku z czym ci demokraci, właśnie Piketty, ale również Varoufakis, chcą zbudować drugą izbę w Parlamencie Europejskim, taki senat, i w tym senacie właśnie znalazłaby się polityczna reprezentacja, która stworzyłaby drugi budżet dla strefy euro i która prowadziłaby politykę gospodarczą, tak, żeby dbać o interesy wszystkich członków strefy euro, a nie puścić to na żywioł, tak jak Friedrich August von Hayek zawsze chciał, żeby to był proces spontaniczny. No ale okej, no spontaniczny, no ale co? Jak co, jedni będą mieli wszystko, a inni nic, to jest spontaniczne, bo takie są czasami zasady wolnego rynku, ale do tego nie można dopuścić, bo tylko wariant by się na to zgodził. Bez tego się nie da utrzymać strefy euro. I oni mówią, nie wracajmy do państw narodowych, bo to jest przekleństwo, z którym się już raz, z którym już mieliśmy do czynienia, to jest źródło interesów, ksenofobii, egoizmów narodowych. Przejdźmy na drugą stronę przepaści. Bo to często się przedstawia też taką malowniczą metaforę. Strefa euro wyszła z jednej strony przepaści, ale zatrzymała się na środku tej przepaści. Teraz się tam kiwa. W związku z czym ci demokraci mówią, jak dobudujemy drugie przęsło i oprzemy ją o drugi brzeg, to wtedy osiągniemy prawdziwy sukces i osiągniemy to, na co wszyscy liczymy. No i trzecia, proszę Państwa, grupa, nazywam ich technokratami, którzy generalnie nie są właściwie skupieni wokół jakichś idei, wokół jakichś sprecyzowanych planów. Są to osoby, które no, w dosyć dużym stopniu należały do tych centrowych części partii socjaldemokratycznych, które po prostu jakby w pewien sposób są współtwórcami tego ładu. Tutaj nie będę już jakby rozpoczynał nowego wątku, ale to była ta słynna trzecia droga, prawda, którą Antony Giddens zaproponował Tonemu Blairowi. Prawda? To jest to, co Leszek Miller, prawda, kiedy był szefem SLD, to właśnie też proponując podatek liniowy w stronę centrum i tych neoliberalnych narzędzi. To są te rzeczy, które właściwie no, dominowały praktycznie scenę polityczną i myśl lewicową. No, to był hegemon i właściwie praktycznie od czasu François Mitterrand nie było innego wyjścia, bo François Mitterrand przyznał potem, że w latach 80. był taki moment, w którym miał dylemat, stanął przed tym dylematem, że musiał wybrać, albo wybierze zjednoczoną Europę, czyli wspólną walutę i właśnie jakby obcięcie tych możliwości prowadzenia aktywnej polityki socjaldemokratycznej, albo wybierze sprawiedliwość społeczną, ale kosztem właśnie budowy wspólnej zjednoczonej Europy. No i on wybrał jednak tę politykę sprzyjającą jedności europejskiej, czyli wprowadzenie wspólnej waluty i uznanie, że to jest mniejsze zło dla mieszkańców kontynentu europejskiego niż właśnie trzymanie się państw narodowych i ich interesów. To ja skończę. Jeszcze 5-7 minut. 5-7 minut, tak? Okej. Okay. To ja może takie już zupełnie didaskalnie dodam, że no to, co jest naprawdę bardzo uderzające, to skala bankructwa tej obietnic, jakie zostały przedstawione społeczeństwom właśnie w tych takich gorących latach 80., kiedy neoliberałowie, wolnorynkowcy oraz monetaryści
twierdzili, że dotychczasowy ład to jest biurokracja, przerost państwa, ociężałość, brak wolności. Państwo było nie tylko, że opiekuńcze, ale państwo było nanny state, czyli takie było takie właśnie paternalistyczne, takie, które targało za łóżko albo tam prawda, dawała lizaka. W związku z czym ten dyskurs taki, że będziemy mieli wolne społeczeństwo, tak jak właśnie Milton Friedman, prawda, Hayek, i że dzięki tej wolności pozbędziemy się kajdan, jakimi skuwa nas biurokracja, etatyzm, planowanie, to wolny rynek da nam uwolnienie energii, uwolnienie kreatywności, uwolnienie w ogóle, no wszyscy będą na tych Kajmanach czy na tych Bahamach, prawda, pod tymi palmami i tak dalej, i tak dalej. To było no, coś, może ja to widzę troszeczkę inaczej, bo to były czasy, kiedy ja dojrzewałem i ten przełom lat 80. i 90. to było coś takiego, ta propaganda była tak nachalna i tak wszyscy byli o tym święcie przekonani, że wszystko, co prywatne, to jest efektywniejsze, że bardziej wydajne, prawda, że jest, że się bardziej opłaca. Do tej pory ja czasami zadaję różnym profesorom, szczególnie ekonomii, takie pytania właśnie dotyczące no właśnie tego, że po tych 40 latach okazało się, że tak samo jak te emerytury się nie zrealizowały pod tymi palmami, tak samo nie realizują się te obietnice, które miały być związane z wprowadzeniem tych neoliberalnych reform. W Wielkiej Brytanii, przepraszam, że do Wielkiej Brytanii się ciągle odwołuję, ale ja po prostu Wielką Brytanię bardzo dobrze znam, mieszkałem tam. Takim sztandarowym przykładem to była prywatyzacja kolei. W 1993 roku rząd Margaret Thatcher sprywatyzował całkowicie całą kolej i całą infrastrukturę. No i oczywiście to miała być niedługo najświetniejsza kolej w Europie albo nawet na świecie. Proszę Państwa, minęło te 30 lat i to jest największa katastrofa. To jest największa katastrofa. Kolej brytyjska jest najdroższa w Europie i to mało, że jest najdroższa, ale tak średnio kosztuje 5 razy więcej niż mniej więcej w najtańszych krajach, 2 razy więcej niż sąsiadujących. Kolej brytyjska pobija rekordy w dziadostwie tak zwanym, czyli w spóźnieniach, w procencie osób, które muszą stać na korytarzach w trakcie podróży. Ale jak ostatnio przeczytałem, proszę Państwa, również The Economist, czyli tygodniku, który przez dekady zachęcał do prywatyzacji i obiecywał, że dzięki prywatyzacji złote góry, The Economist przyznał, że jest to najdroższa kolej, jest to najgorsza kolej, ale wskazał na to, że jest to najbardziej bezpieczna kolej w Europie, najbezpieczniejsza kolej w Europie. Ale już Economist nie dopisał, że w 1999 roku po serii wypadków kolejowych i po wielkiej katastrofie w centrum Londynu, w której zginęło ponad 70 osób, zrenacjonalizowano całą infrastrukturę kolejową i cała infrastruktura kolejowa, która decyduje o bezpieczeństwie pociągu, jest w tym momencie państwowa. A wtedy wykazano to udowodniono, że prywatny zarządca, który przejął w ramach prywatyzacji, wolał zapłacić za tańszą wersję systemu bezpieczeństwa. No i to się skończyło tak, że na stacji w Paddington właśnie doszło do olbrzymiej tragedii. Dzisiaj twierdzi się, że właściwie dzisiaj już od pół roku jest zrenacjonalizowana niemal w całości kolej. No i generalnie 70% Brytyjczyków twierdzi, że oni chcą, żeby ją zrenacjonalizować. Bo państwo ją z powrotem zabrało, bo ta prywatyzacja to same dziadostwo przyniosła. Ten sam problem dotyczy rynku mieszkaniowego, już o tym wspominałem. Po prostu Wielka Brytania to kraj, w którym średnio koszty utrzymania mieszkania ludzi mieszkających w tych największych miastach zżera 50% budżetu domowego. Ostatnio dotarłem do takich danych, z których wynika, że w 20% najmniej zarabiających rodziny po zapłaceniu wszystkich kosztów z utrzymaniem mieszkania rodzinom zostaje 60 funtów tygodniowo.
60 funtów tygodniowo, proszę Państwa, to jest, gdybyśmy przeliczyli na siłę nabywczą, no to by wyszło jakieś tam 250 zł. A, znaczy 250 zł na 3-4 osobową rodzinę do dyspozycji, to jest przecież nic. To jest nic. A dlaczego tak jest? Ano dlatego, że po prostu nie ma mieszkań. Mieszkań jest mało, bo przestano je budować w 1979 roku. Wręcz odwrotnie, Margaret Thatcher rozdała prawie połowę zasobu mieszkaniowego w ramach budowania tak zwanej demokracji posiadaczy. Czyli to miało być właśnie w tej neoliberalnej wizji społeczeństwo posiadaczy. Społeczeństwo, którzy mają domy, którzy posiadają akcje na giełdzie, którzy właśnie prywatyzowanych przedsiębiorstw i tak dalej. Dzisiaj, proszę Państwa, to społeczeństwo posiadaczy jest społeczeństwem, mówi się, posiadanym. Posiadanym, bo jeszcze o ile w latach 60. prawie połowa Brytyjczyków posiadała jakieś akcje, to dzisiaj mniej niż 10% posiada te akcje, a większość tych akcji jest posiadana przez inwestorów amerykańskich. Kolej właśnie brytyjska między innymi jest posiadana przez kolej francuską czy niemiecką, Deutsche Bahn. A takim już sztandarowym przykładem bycia posiadanym to jest sprywatyzowane wodociągi, czyli woda, która płynie z kranów Brytyjczyków, należy przede wszystkim do Chińczyków, do funduszy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kanady i Australii. Czyli generalnie za każdym razem, jak odkręcają wodę, to prawdopodobnie finansują obozy koncentracyjne w Chinach, które przesadzam. No ale takie są fakty. Albo jakiś rząd po prostu na Bliskim Wschodzie. Nie mówiąc o tym, że płacą za nią jak za zboże. Oczywiście to taki był efekt prywatyzacji, który miał obniżyć ceny, podnieść jakość, tego. Ale po tych właśnie 40 latach, kiedy robimy ten remanent, co się udało i w jakim stopniu, to się okazuje, że no, niewiele rzeczy z obiecanych faktycznie zostało zrealizowane. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz będziemy rozpoczynać dyskusję, która tradycyjnie zacznie się w zależności od tego, jak długo zajmie ta pierwsza część składająca od jednego lub dwóch pytań ode mnie jako prowadzącego spotkanie i następnie pytania osób z sali. Ja chciałbym zadać jako pierwsze, bo to jest to, na które mi najbardziej zależy pytanie, być może jedyne, pytanie o Twój stosunek na temat do wejścia Polski do strefy euro, ponieważ słyszałem Ciebie nie tylko tutaj, słyszałem Cię ostatnio na przykład w Komisji Zagrożeń i Ryzyk Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności i tam, tutaj nie powiedziałeś za bardzo słowa w tym temacie, ale tam powiedziałeś Ci generalnie przeciwko wejściu Polski dziś i na obecnych warunkach do Unii Europejskiej. Może zdejmę maseczkę, że lepiej słyszałem. Opowiedziałeś się na tym, że odebraniu w Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU przeciwko wejściu Polski do Unii do strefy euro dzisiaj. Mówiłeś też, że dzisiaj wszyscy ekonomiści zgadzają się do tego, że ona została wadliwie zbudowana, przynajmniej wtedy w 2010 roku. Natomiast ja chciałbym przywołać tutaj bardzo skrócie opinie obydwie wyrażone w zeszłym roku na łamach zdania w dwóch rozmowach, bo byli u nas i profesor Marek Belka i profesor Grzegorz Kołodko. Marek Belka zwracał uwagę na takie plusy z wejścia Polski dziś do Unii Europejskiej, jak likwidacja ryzyka kursowego, zmniejszenie kosztów transakcyjnych czy obniżenie kosztów obsługi długu publicznego. Na te same plusy wskazywał Grzegorz Kołodko, dodając jeszcze do tego długoterminowo płace realne będą rosły szybciej niż przy zachowaniu złotego, na możliwość inwestycyjnego wykorzystania rezerw walutowych Banku Centralnego i na zwiększenie napływu pośrednich inwestycji zagranicznych, bo Polska miałaby wyższy ten tak zwany rating. Co ich prowadzi do takich konkluzji, troszeczkę innych, ale w sumie ich obydwu za wejściem Polski do dziś, do Unii Europejskiej. Marek Belka mówi, że tak, ale po wynegocjowaniu zniesienia tego korytarza walutowego, czyli tak zwanego tego węża w tunelu, bo w tym widzi ewentualnie ryzyko jakichś perturbacji po wejściu Polski do Unii, ale Grzegorz Kołodko wręcz mówi, że jest za tym, żeby Polska dziś weszła za spełnieniem wszystkich warunków, tyle że, żeby był to kurs korzystny dla polskich eksporterów.
jak ty byś się do tego odniósł? Po prostu, jaki jest twój pogląd na temat wejścia Polski dziś do strefy euro i jeśli nie, dlaczego nie? Ja rozumiem, że profesorowie Belka i Kołodko mają tutaj inne zdanie. Myślę, że po prostu mają szersze horyzonty, w tym sensie, że są politykami, którzy nie kierują, bo nie mogą się kierować tylko i wyłącznie właśnie takimi kwestiami, rachunkiem ekonomicznym. Znaczy, ja jestem zwolennikiem takiej teorii socjologicznej, która mówi, że w społeczeństwie najważniejsze są napięcia w czterech sieciach władz. Najważniejsza to jest władza ideologiczna, potem jest ekonomiczna, następna to jest polityczna i czwarta to jest militarna. I jak wiele razy się zastanawiałem nad tym, co ja bym zrobił na przykład, gdyby nam zaproponowano wejście do strefy euro, to biorąc pod uwagę te trzy sieci władzy, to ja bym wchodził do strefy euro. W takim sensie, że tak samo jak Polska moim zdaniem musiała wejść do Unii Europejskiej jak najszybciej. Moim zdaniem, gdyby nie weszła Polska do Unii Europejskiej, pomimo tego, że być może wiele środowisk, wiele branż gospodarczych, wiele przedsiębiorstw i tak dalej mogło na tym ucierpieć, to po Polsce to zielone tak zwane ludziki, nie wiem, czy Państwo pamiętają, nie biegałyby po Donbasie, tylko po Przemyślu. Znaczy, takie było moje zdanie, że cały czas jest, że ja to tak widzę, że po prostu to był sposób na to, żeby zakorzenić się w strefie bezpieczeństwa jakiejś tam geopolitycznej. Natomiast jeśli chodzi o takie o sieć czysto ekonomiczną i czysto ideologiczną, to ja myślę, że Polska nie powinna jednak wchodzić do strefy euro, nawet gdyby Polska faktycznie korzystała z takich korzyści, o jakich mówią panowie profesorowie. Bo ja jako socjolog bałbym się, że słabości tych, o których między innymi mówiłem, które uderzyłyby w najsłabsze kategorie społeczne, najsłabsze kręgi społeczne, mogłyby się okazać dużo bardziej wybuchowe, dużo bardziej, powiedzmy, antyeuropejskie niż uzyskanie tam, nie wiem, 0,5%, 1% czy 1,5% większego wzrostu gospodarczego. Ja dlatego, wymieniając te sieci władzy, na samej górze umieściłem te sieci ideologiczne, ponieważ wydaje mi się, że interpretacja rzeczywistości społecznej, definicja rzeczywistości społecznej i emocje społeczne, które rządzą ludźmi, kiedy podejmują decyzje polityczne, głównie w wyborach, niewiele mają wspólnego z tym, co się dzieje w realnej gospodarce. Oczywiście, jeśli jest powszechna koniunktura i dzieje się bardzo dobrze, to raczej malkontentów nie przybywa. Ale wystarczy mały kryzys, choćby taki wynikający z tego, że tak jak powiedziałem, strefa euro, ta konstrukcja, ta architektura nie została dokończona. Znaczy, ja mogę tutaj powołać się na ludzi, którzy są autorami projektu strefy euro, którzy sami twierdzą, że jej brakuje kilku elementów po to, żeby uniemożliwić powtórkę takiego kryzysu, jaki miał miejsce dekadę temu. W związku z czym jestem przekonany, że gdyby znowu doszło do takiego kryzysu, no to Polska skończyłaby na tym źle,
ale jeszcze gorzej skończyłaby idea Europy w Polsce, idea integracji europejskiej w Polsce, czyli jakby ci, którzy chcieliby polexitu, chcieliby no w ogóle zostać z powodów bardzo często ideologicznych, wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, to myślę, że to byłaby woda na ich młyn, to raz, a dwa, że ostateczną konsekwencją takiego rozwoju wypadków byłaby jeszcze większa zapaść polskiej gospodarki niż sukces. Trzy, jeśli chodzi o te kwestie finansowe, to ja bym się ich trochę bał. W takim sensie, że panowie profesorowie mówią, że mielibyśmy dostęp do, większy dostęp do kapitału, a przecież na tym polegał problem kryzysu strefy euro, że do Grecji, do Włoch, do Hiszpanii, do Portugalii napłynęło za dużo kapitału. Po prostu, ponieważ Europejski Bank Centralny wyznacza tylko jedną stopę procentową dla wszystkich, to w jednych krajach ta stopa procentowa jest za duża, a w drugich za niska. Ona rzadko może być, teoretycznie może być, ale bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w których gospodarki równo się rozwijają albo równo się kurczą. To jest tak, że jest tutaj pewna asynchronia, w związku z czym kapitał, który no właśnie to jest aspekt, którego nie poruszyłem podczas mojej prezentacji, ale jest takie zjawisko, które jest nazywane finansjalizacją, czyli generalnie rozrost sektora finansowego. W niektórych społeczeństwach to jest już nawet w gospodarkach 8%, który żyje jakby z obracania kapitałem, a nie z inwestowania powiedzmy w trwałe środki produkcji, czy fabryki, czy drogi, czy właśnie w koleje i tak dalej. Przecież mamy no, całą literaturę wielką poświęconą temu, że firmy kupują swoje akcje. Po co kupują swoje akcje? Po to, żeby podnieść ich cenę. Po co mają podnosić swoją cenę? Po to, żeby potem sprzedać swoje akcje. I to jest cała zabawa na giełdach, która w ogóle nie ma nic wspólnego z autentyczną działalnością, która przekłada się na przyrost towarów i usług. To jest taki bardzo dobry wskaźnik, który jest przytaczany w kontekście rynku walutowego w Londynie. To jest największa giełda walutowa na świecie. Dziennie obraca się tam setkami miliardów funtów, ale tylko 3% z tych wszystkich obrotów służy do tego, żeby sfinansować sprzedaż i kupno jakichś tam towarów, tak, czy usług. W związku z czym, jeśli okaże się, że inflacja i stopy procentowe w Niemczech i w Polsce nie będą szły tym samym jakby rytmem, no to wtedy będzie się opłacało przerzucać kapitał do Polski, tutaj wkładać do banków i na przykład uzyskiwać większy procent, bo w Polsce, jeśli porównamy, oprocentowanie wkładów jest znacznie inne, prawda? I tak to mniej więcej wyglądało w Hiszpanii i w Portugalii. W momencie, w którym doszło do załamania strefy euro, rządy strefy euro francuski i niemiecki poprosiły rządy irlandzki, portugalski i hiszpański, żeby przejęły te długi prywatnych banków, nad którymi nie miały żadnego nadzoru, żadnego nadzoru. Instytucje finansowe zaciągały olbrzymie kredyty albo przelewano olbrzymie pieniądze, które nie można ingerować. To nie jest tak, że rząd może z obawy przed napływem zbyt dużej ilości pieniądza wprowadzić jakieś bariery, bo to tak samo jakby jakiś rząd wprowadził barierę przed swobodnym przepływem osób albo swobodnym przepływem towarów. Nie. Tego nikt nie widzi. Jeśli w przeciągu na przykład miesiąca wpłynie do Polski 100 miliardów dolarów do jakiegoś banku, dojdzie do kryzysu i nagle się okaże, że ten bank nie ma z czego wypłacić, to są rzeczy, które właśnie miały miejsce w tych krajach i te kraje zostały zmuszone albo powiedzmy zgodziły się na to, żeby znacjonalizować ten dług, czyli tych bankrutów. Dług tych bankrutów. Stąd powstało powiedzenie, że sektor finansowy to jest taka część gospodarki, która prywatyzuje zyski, ale uspołecznia straty. Bo jak bank bankrutuje,
to oczywiście podatnicy muszą go postawić na nogi za swoje pieniądze. Ale jak bank przynosi zyski, to podatnicy nic z tego nie mają. Dziękuję bardzo. Oczywiście to nie zamyka dyskusji na temat CPEURO, ale poznaliśmy pogląd doktora Marcina Galenta. Jedno krótkie pytanie, bo myślę, że to będzie też krótka odpowiedź. Kiedy mówiłeś o tych partiach, które tracą swoje poparcie wskutek tego, że rozmydlają swój lewicowy, ideowy charakter i idą w kierunku centrum, to bardzo skrzętnie pominąłeś Wielką Brytanię, bo słuchałem dokładnie, które kraje wymieniałeś, a tymczasem z tego, co się orientuję, to akurat pod nowym kierownictwem Labour Party skręca do centrum, to wprost ogłasza nowe kierownictwo i notowania automatycznie niemalże się poprawiają, a przecież nowe kierownictwo zastąpiło symbol tej radykalnej, lewicowej myśli, powrót do socjalizmu wręcz, bo takie słowa używał poprzedniego szefa Labour Party, Jeremy'ego Corbyna. Dlaczego w Wielkiej Brytanii działa to inaczej? Myślę, że w Wielkiej Brytanii mamy właśnie dokładnie taki moment, o którym mówił Gramski, czyli pewne rzeczy umierają, pewne rzeczy się rodzą. To jest moment, który jest taki, że trudno go poddać skutecznej analizie. Myślę, że to jest moment, w którym jest zbyt dużo chaosu niezwiązanego z tymi problemami, o którym mówiliśmy, ponieważ mamy COVID-a, który po prostu w Wielkiej Brytanii jest nie dość, że tragedią wielką, bo jak wiemy, Wielka Brytania ma największą ilość po prostu osób, które zmarły i ten liczba zachorowań jest największa. W związku z czym to jest taki moment, w którym wszyscy są generalnie pochłonięci tą sprawą i myślę, że w oczywisty sposób Starmer, który jest liderem Partii Pracy, na tle Borisa Johnsona, który popełnił gigantyczny błąd, który polegał na tym, że on zachował się mniej więcej tak samo nieodpowiedzialnie jak Donald Trump, tylko że konsekwencje były gorsze jeszcze, bo Boris Johnson pod koniec lutego zaręczył się ze swoją narzeczoną, która była w ciąży i potem prowadził zespół 12-osobowy polityków i doradców dotyczący walki z COVID-em, a jednocześnie strugał hojraka. Tak po polsku mówiąc, natomiast po angielsku to jestem urodzonym wolnym Anglikiem. I nie będę się specjalnie poddawał różnym rygorom typu maseczki, rękawiczki i tak dalej. I chodził i przybijał dosyć tak ostentacyjnie piątki pracownikom szpitala, a potem się wybrał z narzeczoną na mecz rugby, gdzie było 30 tysięcy osób. No i dwa dni później okazało się, że Boris Johnson, jego żona w ciąży i 11 członków jego 12-osobowego zespołu mają COVID-a. A w związku z czym no, Boris Johnson wylądował w szpitalu St. Thomas w Londynie. To jest taki jeden z najlepszych naprzeciwko Pałacu Westminsterskiego. No i poważnie przechodził ten wątek. No, bardzo poważnie, bo generalnie wyszedł z niego ciężko przestraszony. To widać go nawet po twarzy, nawet włosy mu trochę przyklapły. I oczywiście no, wiadomo już było, że to nie jest ten wódz na te czasy. Boris Johnson był uwielbiany. Jest wciąż w niektórych kręgach jeszcze uwielbiany, ale on wcześniej był charyzmatycznym, uwielbianym politykiem, takim chłopakiem, którym chciałby być każdy Anglik. Ja kiedyś pytałem swojego profesora znajomego, dlaczego ludzie we Włoszech wybierają takiego Berlusconiego. Pamiętają Państwo, premier taki dosyć specyficzny, niezbyt poważny i w ogóle taki.
No bunga bunga, prawda? No i ten profesor mi powiedział, bo każdy Włoch, mężczyzna, chciałby być takim Berlusconi. Czyli chciałby mieć dużą kasę, chciałby mieć pałac na Sardynii, chciałby mieć telewizję, w której może występować i bunga bunga. I to on mi to powiedział ten profesor. I Boris Johnson jest niemalże dokładnie bardzo podobnym takim wzorcem osobowym. On był liderem w szkole Eton, to jest ta najsłynniejsza szkoła, gdzie on jest 20 premierem z tej szkoły. To on był takim numer jeden. Takim, potem w Oxfordzie razem był w jednej grupie, taki bullying to się nazywała, bardzo chuliganini. Tam był właśnie David Cameron, poprzedni premier, Radosław Sikorski w tej grupie też, tak, także to była taka... Wychowa nie lorda. Dokładnie, tak. Jego mama to artystka, malarka, jego ojciec to Wielki Świat, Bank Światowy i tak dalej. Taki klimat arystokracji, klimat, ale jednocześnie takiego szaleństwa trochę angielskiego. On się przyznaje, że kokainę wciągał, miał mnóstwo romansów, to jest chyba jego trzecia narzeczona, nie wiadomo była z kim jest, w ciąży, czy z nim, czy z redaktorem naczelnym gazety, w której pracował. Taki człowiek po prostu barwny, malowany ptak, który właśnie w trochę innej klasie, ale przypomina mi tego Berlusconiego. Właśnie każdy Anglik chciałby taki być. Chciałby chodzić do Eton, potem sobie być w Oxford, potem mieć po prostu rozległe, bujne życie towarzyskie, używać świata, życia i tak dalej, i tak dalej. Ale ten moment, to był moment, w którym Brytyjczykom powieka zadrżała. A na czele Partii Pracy oczywiście stanął Keir Starmer, Sir Keir Starmer, trzeba tutaj dodać, ponieważ został nobilitowany, posiada tytuł rycerza. On był po prostu królewskim prawnikiem, wygląda jak królewski prawnik i tak dalej, i tak dalej. I on przy tym Borysie no, jakby sprawia wrażenie większej solidności. On ma na imię Keir, ponieważ jego rodzice, pochodzący zresztą ze skromnych kręgów społecznych, chcieli uczcić pierwszego lewicowego członka parlamentu brytyjskiego. On się nazywał Keir Hardie. Został właśnie szkocki pastor, który był jeden ze współtwórców Partii Pracy, to właśnie temu aktualnemu liderowi dali na imię po tym głównym, po tym pierwszym właśnie, po tym pierwszym członkiem lewicowym brytyjskiego parlamentu. W związku z czym ja myślę, że tutaj przede wszystkim to jest osoba, to jest ta stabilność, to jest ta przewidywalność, prawnik, no, a jednocześnie właśnie taki odwołujący się do tej tradycji, historycznej Labour. W związku z czym myślę, że to nie jest jeszcze ten moment, żeby oceniać, czy Partia Pracy zyskuje ze względu na swój program, czy ze względu na okoliczności. Keir jeszcze Starmer jako lider nie przedstawił, jak do tej pory, bo nie miał takiej potrzeby oczywiście, manifestu wyborczego, a to manifest wyborczy, czyli kartka papieru, na którym spisuje się obietnice, decyduje o tym, czy partia już naprawdę przeszła na prawo, czy do środka, czy na lewo. To jeszcze nie zostało rozstrzygnięte, chociaż doskonale wiemy, że już powiedzmy ci bliscy współpracownicy byłego lidera Corbyna zostali usunięci z kierownictwa, także wiele na to wskazuje, że to będzie marsz do centrum, przy czym no, ja jeszcze raz powiem, że to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, jest naprawdę pod wieloma względami bardzo dziwne, bo właśnie to partia konserwatywna jakby ma najwięcej narzędzi, bo rządzi i pokazuje, że może ich użyć. I te narzędzia są takie właśnie proweniencji lewicowe. Tak jak Jarosław Kaczyński no, rozbudował politykę społeczną, prawda, o takie elementy, które są standardem w większości krajów Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że świadczenia dla wszystkich matek, dla dzieci w Szwecji obowiązują od 1948 roku, w związku z czym
wydawałoby się, że trochę jesteśmy spóźnieni, ale Boris Johnson właśnie przyjął ostatnią ustawę, która narusza prawo międzynarodowe i porozumienie z Unią Europejską, ponieważ Boris Johnson chce, żeby znieść kontrolę Brukseli nad możliwością subsydiowania pewnych gałęzi gospodarki. Czyli generalnie, żeby mógł ingerować jako państwo w procesy gospodarcze, to czego nie wolno w Unii Europejskiej. Za każdym razem, kiedy chcemy właśnie dać jakieś subsydia kopalni, czy postawić na nogi jakąś fabrykę, czy coś tam, musimy się zgłosić do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska musi nam pozwolić, bo nie musi, ale może to zrobić. W związku z czym Boris Johnson właśnie chce odzyskać kontrolę, takie jakie było hasło, właśnie dzięki między innymi takimi narzędziami, które są bliższe partiom socjaldemokratycznym niż konserwatywnym. Dziękuję bardzo. Okazało się, że to jednak nie było aż takie krótkie pytanie. Proszę Państwa, teraz czas, żeby mikrofon poszedł na salę. Jest za 10:07, rozpoczęliśmy ponad 20-minutowym opóźnieniem, więc myślę, że jeszcze mamy około pół godziny na to spotkanie. I proponuję wobec czasu, żeby zebrać wszystkie pytania. Mam nadzieję, że doktor Galen dysponuje długopisem, jeśli nie ma wszystkich. I wtedy będziesz mógł ewentualnie notować, żeby nikogo nie pominąć. Ja również chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś z osób, które uczestniczą w spotkaniu zdalnie, chce zadać pytanie, zadać głos, to proszę o wyrażenie tego, czy to na czacie, czy w formie podniesienia tej rączki przez program Zoom i wtedy też udzielę tej osobie głos. Teraz mikrofon mniejszy idzie w świat. Pani Daniela Radkiewicz. Ja może głośno, bo ja... Nie będzie nagrane. Ja mam dwa pytania. Jedno takie, przedstawił pan doktor nam sytuację lewicy europejskiej, twierdząc, że istnieją tam te trzy takie opcje. Gdzie w tej sytuacji polska lewica się znajduje i czy w ogóle lewica polska ma jeszcze jakąś, że tak powiem, działalność intelektualną, twórczą, czy tylko zajmuje się bieżącymi drobiazgami i walką z Kaczyńskim. I drugie pytanie, czy w obliczu tych zagrożeń ekonomicznych pogłębionych przez kryzys COVID-u i przez pojawiające się tendencje społeczne antyeuropejskie istnieje zagrożenie rozpadem wspólnoty europejskiej? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ważne pytania dotyczące panny. Filip Bratkowski, proszę bardzo. Ja przyznam się, jestem entuzjastą euro i jest to możliwe mojego naczytania przed wieloma laty artykułu w Polityce Rostowskiego i Blatkowskiego na temat wejścia do euro, bez względu na wszystko, na zasadzie tak, chodźmy i już, prawda? Można było to wtedy chyba zrobić, byłoby to sensowne, bo byliśmy na etapie entuzjazmu. W tej chwili tak mi się wydaje, że klientela PiS-u to jest w gruncie rzeczy klientela antyeuropejska. I polexitowa, tak myślę, która się do tego nie chce przyznać, ale trochę jest straszona przez Kaczyńskiego Rosją. Ale obawiam się bardzo poważnie, że tak to wygląda. Jeszcze chciałbym coś dodać, mianowicie pieniądz od wczesnego średniowiecza był związany z państwem. Był zawsze elementem polityki władcy i do dziś tak zostało. W związku z tym euro nie oparte o konkretne państwo, wystarczające silną strukturę państwową, jest jakby skazane w pewnym momencie na to, by stać się na monetarii skazane. Prawda? Miejmy nadzieję, że nowe posunięcia dotyczące, nie wiem, na przykład budżetu unijnego nieco zmienią sytuację i tych nowych mechanizmów, o których pan wspominałeś. Co by tu jeszcze? Ach, no euro, państwo oczywiście. Ach, a jeszcze co do Niemców. Mówimy o tym, że mają taką ogromną nadwyżkę eksportową i mówimy o tym w euro.
nie wiadomo, czy byłaby ona mniejsza, gdybyśmy dorzucili dolara w swoim czasie. Ten przepływ pieniądza się odbywał w dolarach, a nie w euro. Teraz pani Zofia Łódź Makarewicz. Proszę bardzo. Moje pytania są oczywiście dziecinne. Ja może nie jestem swój graczy, więc zawsze są wysoki infantylne. Pierwsze moje pytanie jest takie, które dotyczy pana generalnej wydarzeń tego, co pan nam przestrzenił. Cały czas mówimy o Europie jako o jakiejś całości, podczas kiedy to jest, ja mam wspomnienie fizyka, więc to jest pewien system, który jest zakorzeniony w pewnym otoczeniu. I czy te wszystkie właśnie perturbacje, przez które ta Europa przechodzi, które tłumaczymy, że tu się zepsuł ten guziczek, a tam nie zadziałało tamto, nie wynikają stąd, że my nie bierzemy pod uwagę, że to się nie odbywa w próżni, tylko że to wszystko się dzieje tam, gdzie są Chiny, które wyrosły na naszych oczach, gdzie jest Indie, które rosną na naszych oczach, a nad wszystkim panuje jedna rzecz. Jest nas za dużo i jeszcze się popędza rozrost naszej naszego gatunku. Ja tu mówię o gatunku. Wszystkie inne gatunki w przyrodzie limitują swój przyrost w zależności od warunków. A my Pamiętaj, 500 złotych i rodzic. A chciałam powiedzieć, że w Szwecji było 500 koron w tych 40 latach i to było naprawdę więcej niż 500 złotych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Teraz jeszcze pytanie zada pan Andrzej Franiek, który jest z nami przez internet. Proszę bardzo. Andrzej. Jestem słyszany, przepraszam. Tak. Chciałem pana zapytać o to tak zwane luzowanie ilościowe, ale w wydaniu polskim. Czyli to, co teraz się w związku z COVID-em rozpoczęło od paru miesięcy, kiedy bank centralny skupuje obligacje emitowane przez władze albo przez instytucje z władzą związane. Dlatego, że z ludu się go rozpocznie, to praktycznie nie sposób od niego odejść. To pokazuje przykład przede wszystkim Japonii, która od lat 80. jakieś 300% PKB zadłużenia i są krajem w stagnacji permanentnej. Podobnie jest w Stanach, gdzie mimo względnie przyzwoitego wzrostu w ostatnich latach, oni nie są w stanie pozbyć się luzowania, mogą zmniejszać lub zwiększać. I to samo jest w Unii Europejskiej na przestrzeni lat od tego kryzysu z 2008 roku. I w związku z tym mam takie pytanie, czy to będzie jakaś taka równia pochyła? Dlaczego? Dlatego, że jest taki pogląd, który, i to on jest chyba empirycznie dowiedziony, że jak się dochodzi z zadłużeniem do 100% PKB, to wtedy nie ma mowy już o wzroście gospodarczym. I teraz właśnie moje pytanie na tym polega, czy też będziemy na tej ścieżce, na tej równi pochyłej, czy w którymś momencie rzeczywiście ten skup obligacji rządowych będzie powstrzymany. Dziękuję. Dziękujemy. I w ten sposób dobraliśmy wszystkie do tej pory zgłoszone pytania. Nie będę już pytać, czy pojawiają się nowe, ponieważ padły cztery, a w zasadzie więcej niż cztery, bo niektórzy z Państwa zadali więcej niż jedno pytanie, więc oddaję głos doktorowi Galentowi. Prosimy też, żeby zakończyć go podsumowaniem, czyli odpowiedź na pytania i potem podsumowanie całego wystąpienia dzisiejszego. Proszę bardzo. To może tutaj pytanie dotyczące kryzysu COVID-u, prawda? I o to, czy ten kryzys COVID-u nam wszystkiego jakby nie pomoże. Nie tylko COVID-u, ale w ogóle sytuacji ekonomicznej. No właśnie.
Oczywiście, gdyby ktoś wiedział, to zostałby pewnie prorokiem i wiódłby bardzo ciekawe życie i wygodne pewnie. Nie będzie słychać. Okej. Natomiast ja pod tym względem jestem optymistyczny. To znaczy, jak do tej pory inicjatywa, jaka wyszła z Komisji Europejskiej i z Rady Europejskiej, żeby stworzyć ten fundusz odbudowy, no to jest właściwie coś, co jest absolutnie przełomowego. I tutaj przy okazji będę odpowiadał również na inne pytania, bo naprawdę warto zwrócić na to uwagę, ponieważ no, przez prasę przetoczyła się taka dyskusja, czy to jest tak zwany Hamiltonian moment, czyli moment Hamiltona. To jest takie określenie w historii gospodarczej, które odnosi się do końca XVIII wieku w Stanach Zjednoczonych, kiedy prezydent Hamilton zdecydował o tym, że koszty wojny niepodległościowej zostaną uwspólnotowione. Czyli nie każdy stan będzie oddzielnie jakby odpowiadał za swoje długi, tak jak jest to w tej chwili w strefie euro i w Unii Europejskiej, ale właśnie wszyscy się jakby zjednoczą i wezmą odpowiedzialność za to, co się wydarzy. No i właśnie to był ten moment, w którym kiedy Ursula von der Leyen ogłosiła, że 750 miliardów euro, to jest całkiem dużo, 750 miliardów i te pieniądze, co jest najważniejsze, to nie są pożyczki, to nie są kredyty, to są po prostu granty, które każdy kraj otrzyma i będzie mógł inwestować w ten aspekt swojej gospodarki czy społeczeństwa, który uzna za istotny. Chociaż oczywiście tam będą pewne warunki. Natomiast no, pytanie właśnie o ten Hamiltonian moment jest dlatego takie ważne, że być może w tej covidowej zawierusze, w tym kryzysie, którego są świadomi liderzy Unii Europejskiej, być może zostanie postawiony krok, o którym jeszcze kilka lat temu mówiła Angela Merkel, że być może tak się stanie, ale nie za jej życia. Nie za jej życia. To jest oficjalna wypowiedź, a ja cytuję ją w artykule, który opublikowałem 3 czy 4 lata temu. Czyli nie dojdzie do tego hamiltońskiego kroku, który zrobiły Stany Zjednoczone i stworzyły tą jakby wspólną odpowiedzialność za swoje długi. Natomiast to, czy dojdzie, czy nie dojdzie, tego nie wiemy. Bo te 750 miliardów może się okazać, że faktycznie będzie taką forpocztą budowania nowej właśnie odpowiedzialności finansowej, nowej roli Europejskiego Banku Centralnego, prawda? Bo ten Europejski Bank Centralny to jest z mojej perspektywy, z tego co ja wiem, chociaż nie jestem jakby profesjonalnym ekonomistą, ale to jest katastrofa. Znaczy oczywiście to wszyscy już wiedzą, że to jest katastrofa, bo doprowadziła do katastrofalnego rozwoju wypadków, bo wystarczy przypomnieć, że nowy prezes Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghi, w Londynie na konferencji powiedział, że zrobi wszystko, jeśli trzeba będzie, żeby zatrzymać ten kryzys i kryzys się skończył. Nie dlatego, że tam w Grecji nagle ustanowiono nowe prawo albo gdzieś tam coś, tylko po prostu Mario Draghi powiedział, że użyje wszelkich narzędzi, czyli takie, które właśnie były zabronione, niezgodne z traktatem lizbońskim i kryzys się skończył, bo spekulanci wiedzieli, że nie mają szans, bo przegrają. Nikt nie ma szans, żaden spekulant, żadne rynki finansowe w starciu z największymi bankami centralnymi. A na tym polega właśnie idea suwerena. Suwerena, prawda? Suweren bije monetę i to on decyduje. Jak ktoś mu podfika pod tą monetę, to mu może uciąć głowę i koniec. Czy dłużnik, czy nie dłużnik, czy rynek finansowy, czy nie rynek finansowy. Pamiętają Państwo, 10 lat temu o rynkach finansowych to się rozpoczynała każda niemalże wiadomość. Czy rynki to, czy rynki tamto, czy rynki zaakceptują, czy nie zaakceptują. Dzisiaj słyszał ktoś o jakichś rynkach? Nie ma żadnych rynków, bo od 2009 roku, no właśnie, banki centralne rozpoczęły operacje, które wcześniej filozofom
przynajmniej monetarystycznym się nie śniły, prawda? Czyli tak zwane luzowanie ilościowe, wpompowywanie dziesiątek miliardów euro każdego miesiąca po to, żeby pokazać rynkom, że one właściwie nie odgrywają żadnej roli i mogą ich utopić w tych pieniądzach i te przepompowywanie jest właściwie ograniczone tylko ilością zer na klawiaturze i ilością papieru. Prawda? Oczywiście może przyjść inflacja, może przyjść hiperinflacja, ale tego nie ma. Prawda? Nie ma. Wręcz odwrotnie. Europejski Bank Centralny i inne banki centralne stanęły pod ścianą i tutaj jakby pokazało, to jest kolejny dowód na bankructwo polityki monetarnej, bo stopy procentowe są bliskie zera, czasami są poniżej zero nawet, prawda? I nie ma tutaj żadnego instrumentu, żeby zwiększyć napływ pieniądza przez obniżenie, a i tak nie ma inflacji, prawda? A i tak przedsiębiorcy nie biorą kredytów, a i tak nie inwestują tych pieniędzy. Prawda? W związku z czym to jest jakby totalny klincz. Sama polityka monetarna od paru lat nic nie działa. Czy działa quantitative easing, czyli luzowanie ilościowe? Nie bardzo moim zdaniem, a jeśli działa, to tutaj przywołam raport Banku Anglii, który pierwszy w Europie uruchomił luzowanie ilościowe, że generalnie w wyniku luzowania ilościowego bogacą się najbogatsi i polityka ta prowadzi do pogłębiania nierówności. Dlaczego? Bo napływ pieniądza powoduje tylko wzrost cen tych aktywów na rynku, które stanowią wartość. Czyli chociaż od 10 lat mamy potworny kryzys, to giełdy, ceny akcji na giełdach szybują, prawda? Osiągają rekordy momentami. To samo z rynkiem nieruchomości, prawda? To samo z innymi inwestycjami kapitałowymi, prawda? Bo ci, którzy już mają zainwestowane, to ich wartość rośnie. W związku z czym to bogactwo jeszcze bardziej się tutaj różnicuje, czyli ci, co, to jest tak zwany efekt świętego Mateusza, ci, którzy byli bogaci, to się stają jeszcze bardziej bogaci, a ci, co byli biedni, to się stają jeszcze biedniejsi, bo odnoszą się do tych bogatych. Ja myślę, ja osobiście byłem zwolennikiem propozycji Jerema Corbyna i jego zaplecza naukowców, którzy podzielali opinię, zresztą monetarysty Miltona Friedmana, który twierdził, że trzeba użyć strategii tak zwanej helikopter money, nie luzowanie ilościowe, bo luzowanie ilościowe polega na wstrzykiwaniu pieniędzy w sektor finansowy, żeby on po prostu się odbił i żeby sobie prosperował. Natomiast nie przekłada się to na realną gospodarkę. Natomiast helikopter money to była taka idea Miltona Friedmana, trochę metafora, że nad miastem będzie latał helikopter i będą pieniądze wyrzucać. W związku z czym ludzie będą zbierać te pieniądze, biec do sklepu i kupować różne rzeczy, w związku z czym stworzą popyt, żeby produkować i tym sposobem ta gospodarka nie umrze. Oczywiście to jest metafora, no ale właśnie jak popatrzymy na te instrumenty zaradcze w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych osoba, która nie pracowała z powodu COVID-u, $600 tygodniowo dostawała ekstra. W Wielkiej Brytanii do końca października jest tak zwany furlough, czyli osoby, które właśnie nie pracują albo mają swoje własne firmy, dostają tam chyba 80% swojej pensji, chociaż nic nie muszą robić. I to jest ten element helicopter money. Czyli musimy jakoś podtrzymywać popyt, bo jak nie będzie popytu, to będą bankrutować wszyscy ci, którzy mają coś do zaoferowania. No, ale jak ludzie nie będą mieli pieniędzy, żeby to od nich odkupić, to będzie jakby domino, które zdarzyło się w 1929 roku i właśnie dzięki temu, że Ben Bernanke w 2008 chyba napisał doktorat o tym kryzysie, to nie powtórzyło się w 2008. Bo jak się rozpoczął kryzys, to on po prostu wiedział, jak to się skończy i właśnie rozpoczął transfer gigantycznych pieniędzy do gospodarki. Jedyna obawa była taka, że wybuchnie nam hiperinflacja, prawda? No bo to znamy akurat. My to znamy, Niemcy to zdają. Do tej pory jakby
boją się takiej polityki. No natomiast ta inflacja stoi w miejscu, w związku z czym myślę, że jakichś wielkich obaw jak na razie nie ma. Chyba że będzie efekt keczupu tak zwany. Efekt keczupu polega na tym, że jak sobie wylewamy keczup, prawda, na kanapkę, to on nie chce lecieć, nie chce, nagle pum, wystrzela, prawda, i cała kanapka zalana. I wtedy faktycznie może być z inflacją problem. Jeśli chodzi o polską lewicę, myślę, że w polskiej lewicy świadomość tych spraw związanych z kryzysami i problemami, jakimi się boryka strefa euro, jest coraz większa i widać tutaj ewidentnie, że mamy no, z taką dużą aktywnością refleksyjną, która no, na przykład w przypadku profesora Marka Belkę, to on musiał naprawdę wykonać poważny wysiłek intelektualny, bo jeszcze 3 lata temu twierdził, że absolutnie Polska nie powinna wchodzić w strefę euro. I potem, kiedy został kandydatem do Parlamentu Europejskiego, stwierdził, że jednak powinna wchodzić do strefy euro. W związku z czym no, myślę, że musiał po prostu to bardzo poważnie przemyśleć. Musiał jakby spojrzeć na to od nowej strony, no bo generalnie to są na tyle jakby fundamentalne sprawy, że trudno jakby zmieniać pogląd z dnia na dzień. Mamy na pewno w polskiej lewicy partię, której jestem członkiem, która jest częścią w ogóle tego demokratycznego obozu, ponieważ partia Razem współpracuje z Janusem Varoufakisem i startowaliśmy do europejskich wyborów jako taka transeuropejska ponad właśnie organizacja, chociaż każdy jakby indywidualnie. I my pod tym względem mamy dosyć sprecyzowane poglądy. Natomiast myślę, że zupełnie inaczej sprawa wygląda w Wiośnie, bo generalnie nie widzę jakby tam jakiegoś jasnej deklaracji, jak się do tego odnosi. No natomiast jeśli chodzi o sojusz lewicy, to myślę, że tutaj dominuje opinia Marka Belki i ludzi, którzy właśnie są w Europarlamencie. I myślę, że to jest opinia przede wszystkim polityczna, że chodzi o to, żeby po prostu trzymać Polskę jak najbliżej po prostu Europy, Brukseli, Londynu, Paryża i żeby no, robić to za wszelką cenę i być może dmuchają na zimne, ale czasami lepiej dmuchnąć niż się sparzyć. Także tutaj tak to myślę, że te sprawy wyglądają. Przepraszam, od strony teoretycznej, nie jakiś człowiek na lewicy, który się tymi sprawami po prostu zajmuje. No ja się zajmuję na przykład. No ale pan widzę z punktu widzenia bardziej ekonomicznego, społecznego, a od strony takiej powiedzmy ideowej nazwijmy, teoretycznej. No to myślę, że znalazłoby się parę osób. Myślę, że na pewno Maciek, jak nasz poseł z partii... Gdula. Nie Gdula, mi chodzi o Maćka z Katowic. Maciek Konieczny, tak. Myślę, że Maciek Konieczny, ponieważ on był taką osobą, która bardzo blisko współpracowała z wieloma partiami socjaldemokratycznymi z naszego ramienia. No tylko, że trzeba pamiętać, że nasza partia jest mała i jakby generalnie nie jest specjalnie widoczna. No myślę, że to jest bardzo dobry postulat, żeby lewica jako lewica, no może wysiliła się i stworzyła jakąś instytucję, czy think tank, czy nie wiem, coś, co właśnie, gdzie pani na przykład mogłaby... Obudowuje teoretycznie po prostu działania. No tak, zgadza się, jak najbardziej. No ale to już myślę, że to do liderów partyjnych trzeba kierować te różne uwagi. Miejmy nadzieję, że będą brane pod uwagę. Proszę Państwa, to ja może na koniec powiem tylko tyle, że ta sytuacja z COVID-em to jest oczywiście w tym całym interregnum, o którym mówił Antonio Gramsci, jeszcze większa niewiadoma.
Jeszcze większy chaos, jeszcze większe to może spowodować objawy chorobowe, które nie będą się nam podobały i które z powodu których będziemy cierpieć. Ale z drugiej strony to ja na przykład prowadzę zajęcia, kurs Europejskie Państwo Dobrobytu i no, często mam takich młodych ludzi, tak zwanych kucy, którzy kończą liceum i ich idolem jest Janusz Korwin-Mikke, libertariańskie pomysły, państwo jest niepotrzebne do niczego, wolny rynek, wolność i tak dalej, no to proszę Państwa, ten COVID jest takim argumentem, no to gdzie ten wolny rynek? A, gdzie ten wolny rynek? Kto Wam pomoże? Prawda? Kto pomoże Waszym rodzicom? Proszę? Wtedy się rękę do Państwa wyciągnął. No dokładnie, to był pierwszy... No tak, ale ja w takich w bardziej teoretycznych kategoriach. W 2008 roku państwo i bank centralny, który temu państwu podlega, pokazało, że jest w stanie uratować ten ideał wolnego rynku, jakim był międzynarodowy sektor finansowy. On zbankrutował. Tak samo zbankrutował, albo jeszcze gorzej niż przedsiębiorstwa, które po prostu przestają ludzie kupować ich towary, bo on z dnia na dzień praktycznie zbankrutował. Nagle okazało się, że król jest nami, że generalnie, ja nie chcę już opowiadać całego tego mechanizmu, jaki został wypracowany, żeby te pieniądze właśnie prywatyzować, te zyski i okazało się, że ten cud właśnie, ten cud deregulacji, ten szczyt wolnego rynku, ta genialna wiedza, o której pisał Hayek, że tylko rynek może wiedzieć, gdzie wchodzić, a gdzie nie powinien wchodzić, w przeciągu jednej doby okazała się totalną wydmuszką, totalnym fałszerstwem. Dzisiaj COVID pokazuje, że ten skrajny indywidualizm, że ta idea prywatyzacji ryzyka, że każdy sam sobie wszystko zagwarantuje i nie jest mu nikt do tego potrzebny, jest kolejną bzdurą, która zostaje w tym momencie odarta. I odarta powinny być nasze złudzenia, że jesteśmy sobie w stanie wszystko samemu zagwarantować dzięki swoim pieniądzom. Jest po prostu potrzebny duch wspólnoty, jest potrzebna współpraca, jest potrzebna po prostu ta idea, która no, czyni nas człowieczeństwem, czyli bycia razem i współpracy, kooperacji dla wspólnego dobra. Dziękuję bardzo.